Rozdział piąty Był to nie młody już jego Postawny, noszący się z przesadną elegancją, o zadziornej, naburmuszonej fizjonomii. Do środka jednak nie wszedł, lecz stanąwszy w drzwiach, zaczął się szyderczo rozglądać dokoła, nie kryjąc swojego zdumienia, jakby zadając wzrokiem pytanie Gdzież to się znalazłem? Podejrzliwie, z afektacją graniczącą z dezaprobatą, w której wyczuwało się nawet niejaką odrazę, lustrował on ciasną i niską kajutę raskolnikowa. Następnie skierował spojrzenie również pełne dezaprobaty na raskolnikowa, który w dezabidu, nieumyty, z rozmierzwioną czupryną leżał na swojej mizernej, rozlatującej się kanapie i uporczywie wpatrywał się w przybysza. Ten zaś z właściwą sobie dezynwolturą przeniósł wzrok na ekscentryczną postać nieogolonego i nieuczesanego razu który ze swej strony bezczelnie, wręcz odpychająco spoglądał na niego, nie ruszając się z miejsca. Kłopotliwe milczenie zaległo na dobrą minutę. Aż wreszcie, czego należało się spodziewać? Przybysz zrozumiał, że nie powinien przeciągać struny. Zorientowawszy się, oceniając zaistniałą sytuację i pewne niedwuznaczne zresztą reakcje, że swoją nazbyt ostentacyjnie okazywaną wyższością niewiele w tej kajucie osiągnie, gość jakby spuścił stonu. I uprzejmie i choć oschle, kierując swe słowa jakby wyłącznie do Zosimowa, wyraźnie wymawiając każdą sylabę, zapytał. Rodion Romanowicz Raskolnikow? Student? A raczej były student? To który? Zosimow obruszywszy się, możliwe, że nawet by mu odpowiedział, gdyby nie Michin, który, choć pytanie nie było do niego skierowane, błyskawicznie zareagował. To ten, który leży na kanapie. — A czego chcesz od niego? — Owo familiarne! — Czego chcesz od niego? Najwyraźniej dotknęło do żywego, zadziornego jego mościa. Spojrzał bowiem ze złością na razu Michina. Jednakże nic nie powiedział, a tylko ponownie pytająco popatrzył na Zosimowa. — Masz go przed sobą? Wymamrotał Zosimow, wskazując głową na chorego, po czym ziewnął. Rozwierając nieprawdopodobnie szeroko usta i nienaturalnie długo trzymając je rozdziawione. Następnie z namaszczeniem, powolutku, sięgnął do kieszeni kamizelki, skąd wyciągnął ogromny, cebulasty złoty zegarek w podwójnej kopercie. Otworzył go. Spojrzał, która godzina. Zamknął i równie majestatycznym, wolnym ruchem wsadził go do kieszeni. Raskolnikow natomiast przez cały czas leżał na wznak, milcząc uporczywie i bez najmniejszego zaciekawienia wpatrując się w przybysza. Przestał przyglądać się absorbującemu jego uwagę kwiatkowi na tapecie. Twarz jego, przyobleczona niezwykłą bladością, wyrażała taki bezmiar cierpienia, jak gdyby przed chwilą przeszedł jakąś bolesną operację, lub poddano go najstraszliwszym torturom. Przybysz stopniowo zaczął coraz bardziej go interesować, wzbudzając w nim najpierw zdziwienie. Potem nieufność, a w końcu nawet jakby lęk, kiedy więc Zosimow, wskazując na niego, Powiedział, masz go przed sobą. Nagle szybko uniósł się, usiadł na kanapie i niemal wyzywającym, choć urywanym, słabym głosem powiedział. Tak, ja jestem Raskolnikow. Czym mogę panu służyć? Gość bacznie mu się przyjrzał i strofującym tonem oznajmił. Piotr pietrowicz Urzyn, Mam niepłonną nadzieję, że moje nazwisko jest panu dobrze znane. Ale raskolnikow, spodziewający się czegoś zupełnie innego, spojrzał na niego w apatycznej zadumie i nic nie powiedział, jakby nazwisko Piotra Pietrowicza usłyszał po raz pierwszy. Jak to. Czyżby do tej pory nie otrzymał pan żadnej wiadomości? zapytał Piotr Pietrowicz z nieco urażoną miną. Miast odpowiedzieć, raskolnikow zwolna osunął się na poduszkę, założył ręce pod głowę i wbił oczy w sufit. Twarz służyna wydłużyła się. Zosimow i Razumichin zaczęli go obserwować z jeszcze większą ciekawością. Co w końcu tamtego skonfundowało? Mnie małem, a nawet byłem przekonany, wybąknął. Że list wysłany przed dziesięcioma dniami, a może nawet dwa tygodnie temu... Co pan tak będzie gadał przy drzwiach stojąc? Przerwał mu nagle Razumichin. Skoro masz pan tutaj coś do załatwienia, to właśnie siadaj, bo tam pod ścianą razem z Nastazją... Jest wam chyba za ciasno. Nastjuszka, usuń się, daj przejść. Niech pan wchodzi. Oto pańskie krzesło. No, chodźże tu, człowieku. Odsunął swoje krzesło od stołu, robiąc w ten sposób nieco miejsca między nim a swoimi kolanami, bo siedział i czekał w napięciu, by gość się tamtędy przycisnął. Chwila została tak wybrana, że nie sposób było się wymówić i gość, chcąc nie chcąc. Pospiesznie, potykając się, ruszył w stronę wskazanego mu krzesła. Dobrnąwszy doń, usadowił się i podejrzliwie zaczął spoglądać na razu Michina. Proszę, niech się pan czuje jak u siebie w domu. Rzucił tamten. Już pięć dni mija. Jak rodja zaniemógł, a przez trzy dni to miał taką gorączkę, że nawet majaczył. Teraz już spadła, więc nieco przyszedł do siebie i nawet zaczął jeść z apetytem. Przed panem siedzi znajomy lekarz, który właśnie go przebadał, a ja z kolei jestem jego kolegą. Również byłem studentem. A teraz robię przy nim zaniańkę. Niech więc nasza obecność pana nie krępuje. I bez ogródek wykładaj pan o co chodzi. Dziękuję panu. Czy jednak nie zmęczę zbytnio chorego swoją obecnością i rozmową? Z pytaniem tym Piotr Pietrowicz zwrócił się do Zosimowa. Skądże? Mruknął Zosimow. Rozmowa z panem może nawet dobrze mu zrobi. I znowu przeciągle ziewnął. Przecież od dawna jest już przytomny. Od samego rana. Ciągnął dalej Razumichin, którego familiarność miała charakter tak niekłamanie prostoduszny, że Piotr Pietrowicz, nie namyślając się, a może i po części dlatego, że ten oberwaniec i nachał zdążył zarekomendować mu się jako student, nabrał kontenansu. — Pańska mamusia... — zaczął Łużyn. — Hm... — głośno chrząknął Razumichin. Łużyn spojrzał na niego pytająco. — Nic, ja tylko tak. — Mów pan dalej. Łużyn wzruszył ramionami. — Mamusia pańska, podczas ostatniej mojej wizyty u niej zaczęła pisać listy do pana. Po przyjeździe tutaj umyślnie odczekałem kilka dni i nie zachodziłem tu, gdyż chciałem mieć absolutną pewność, że pan już o wszystkim wie — Teraz zaś, ku mojemu najwyższemu zdziwieniu, ależ wiem, wiem o wszystkim, odezwał się nagle Raskolnikow, wyraźnie zły i zniecierpliwiony. A więc to pan, ten narzeczony, wiem o wszystkim. Może pan nie gadać. Piotr Pietrowicz zdecydowanie poczuł się obrażony, lecz pominął to milczeniem. Usilnie starał się zrozumieć, co to wszystko ma znaczyć. Milczenie trwało co najmniej minutę. Tymczasem Raskolnikow, który odpowiadając, obrócił się z lekka do niego, znowu zaczął wpatrywać się weń uporczywie. Z jakąś szczególną ciekawością. Jakby przedtem nie zdążył mu się dokładnie przyjrzeć. Albo teraz coś go w jego postaci nadzwyczajnie uderzyło. Specjalnie w tym celu uniósł nawet głowę z poduszki. Rzeczywiście w wyglądzie Piotra Pietrowiczowa było coś osobliwego. A mianowicie coś... Co usprawiedliwiało tak bezceremonialnie rzucone przed chwilą pod jego adresem miano narzeczonego. Przede wszystkim wyraźnie widoczne, a może nawet nazbyt zauważalne było, że Piotr Pietrowicz z wielką skwapliwością wykorzystał swój kilkudniowy pobyt w stolicy, by należycie przysposobić się i wyelegantować na przyjazd narzeczonej. Co zresztą było czymś zgoła niewinnym i całkiem naturalnym. Nawet jego nadmierne, być może. Zadowolenie z samego siebie, a szczególnie świadomość owej przemiany na lepsze, były w tym przypadku do wybaczenia, bo przecież Piotr Piotrowicz bądź co bądź występował w charakterze pretendenta do orzenku. Jego ubranie było wprost od krawca, leżało nienagannie i do niczego nie można było się przyczepić. Oprócz tego jedynie, że wszystko było zbyt nowe i w sposób niezbity ujawniało rzeczywisty cel. Świadczyły o tym choćby zabiegi wokół nowiuteńkiego, fircykowatego cylindra. Piotr Pietrowicz obchodził się z nim z nadmiernym namaszczeniem i niemal na niego chuchał. Podobnie rzecz miała się z prześliczną parą liliowych, oryginalnych, żuwinowskich rękawiczek, których nie wkładał, lecz trzymał je w ręku, dla dodania sobie szyku. W kolorystyce odzienia Piotra Pietrowicza przeważały barwy pogodne, młodzieżowe. Miał więc na sobie gustowną, jasno letnią marynarkę, kremowe, lekkie spodnie, takiegoż koloru kamizelkę i śnieżnobiałą białą jedwabną, prosto ze sklepu koszulę, zwiewną, batystową krawatkę w różowe prążki i, co najciekawsze, we wszystkim tym było mu nawet do twarzy. Trudno mu było dać owe 45 lat, jakie w istocie miał, gdy patrzyło się na jego wyświeżone, wcale niebrzydkie oblicze. Ciemne baczki przyozdabiały je z obu stron – Niczym dwa kotlety, spływając w dół wytwornie, uwydatniały biel gładko wygolonego, połyskującego podbródka. Nawet włosy, lekko tylko przypruszone siwizną, pofalowane i zręcznie ułożone przez fryzjera, nie przydawały mu ani cudacznego, ani głupowatego wyglądu. Co zazwyczaj bywa, gdy włosy układa się w loki, albowiem upodabnia to człowieka do Niemca na ślubnym kobiercu. Jeżeli nawet w tej dość miłej i solidnie wyglądającej fizjonomii było coś nieprzyjemnego i odpychającego, to przyczyn należało szukać zupełnie gdzie indziej. Obejrzawszy sobie bez najmniejszych celegieli, imć pana Użyna Raskolnikow uśmiechnął się złośliwie. Znowu osunął głowę na poduszkę, jak przedtem, zaczął wpatrywać się w sufit. Imć pan Użyn jednak nie dał się wyprowadzić z równowagi i, jak się wydaje, Zdecydował, że do czasu nie będzie zwracał uwagi na wszelkie tego rodzaju dziwactwa. Bardzo. Ale to bardzo ubolewam, że zostaje pana w takim stanie. Zaczął znowu mówić, usilnie pragnąc przerwać milczenie. Gdybym wiedział, że jest pan niezdrów, odwiedziłbym pana wcześniej. Sam pan jednak wie, ileż to rzeczy ma człowiek na głowie. W dodatku, jeśli chodzi o moją adwokacką praktykę, to prowadzę w Senacie. Pewną wielce ważną sprawę. Nie wspomnę już o mnóstwie pomniejszych kłopotów, których się pan zapewne domyśla. Pańskich najbliższych, to znaczy mamusi i siostruni. Spodziewam się tutaj dosłownie lada godzina. Raskolnikow poruszył się i zdawało się, że chce coś powiedzieć. Na jego twarzy odmalowało się lekkie zdenerwowanie. Piotr Pietrowicz zawiesił głos. Chwil parę odczekał, ponieważ jednak raskolnikow się nie odezwał, ciągnął dalej. — Spodziewam się ich w każdej chwili. Znalazłem już lokum, w którym na początek się zatrzymają. — Gdzie? — szeptem zapytał Raskolnikow. — Niedaleko stąd. W domu Bakalejewa. — To na Wozniesieńskim. — wtrącił Razumichin. — Są tam dwa piętra z pokojami numerowanymi. Odnajmuje kupiec uszyn. Byłem tam kiedyś. — A więc pokoje numerowane? — Paskudztwo najstraszliwsze. Brud... Smród, a i samo miejsce jak najbardziej podejrzane. A co się tam wyprawia, sam czart tylko wie. Kto tam mieszka? Chodziłem tam z powodu pewnej skandalicznej bijatyki. Ale za to tanio. Rzecz jasna, tego wszystkiego nie mogłem wiedzieć, bo sam tu jestem przecież człowiekiem nieobznajomionym. Obruszył się, niemile dotknięty tymi słowami Piotr Pietrowicz. Ale skąd inąd są to dwa bardzo ładne, schludne pokoiki. A ponieważ to na bardzo krótko, bo wyszukałem już właściwie... To znaczy nasze przyszłe mieszkanie. Z wiadomością tą zwrócił się do Raskolnikowa. I teraz właśnie je odnawiają. A na razie sam tułam się po pokojach meblowanych. Zatrzymałem się dwa kroki stąd, u pani Lip Weszy w mieszkaniu mojego młodego przyjaciela, Andrzeja Siemowita-Lebieziatnikowa. To on właśnie wskazał mi do Bakalejewa. U Lebieziatnikowa? Przez zęby powiedział Raskolnikow, jakby coś sobie przypominając. Tak, u Andrzeja Siemowicza Lebieziatnikowa. Zajmuje on stanowisko w jednym z ministerstw. Czy pan go zna? Tak. Nie odrzekł Raskolnikow. Wybaczy pan, ale ze sposobów, w jaki pan o niego zapytał, mogło wynikać, że się panowie znacie. Byłem kiedyś jego kuratorem. Nadzwyczaj miły młodzieniec i dobrze wychowany. Bardzo lubię spotykać się z młodzieżą. Dzięki niej zawsze dowiadujesz się czegoś nowego. Piotr Pietrowicz rozejrzał się z nadzieją po obecnych. Czego mianowicie? zapytał razu Michin. Traktując rzecz poważnie, jeśli można się tak wyrazić, odnośnie do samego sedna sprawy. Pochwycił Piotr Pietrowicz, jakby ucieszony postawionym pytaniem. Otóż muszę Wam wyznać, Panowie, że dziesięć lat nie byłem w Petersburgu. Wszystkie te nasze nowinki, reformy, idee rzecz jasna wszystko to dotarło również i do nas na prowincję żeby jednak widzieć to jaśniej i wiedzieć, na czym to wszystko polega trzeba koniecznie mieszkać w Petersburgu. Moja myśl jest więc następująca obserwować młode pokolenie bo patrząc na nie, właśnie jak najwięcej dostrzeżesz. I się dowiesz, i przyznaję, z radością patrzyłem. Co pana tak uradowało? Ogólnie wszystko. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że poglądy młodego pokolenia są bardzo wyraziste, bo jest ono znacznie bardziej, jeśli słowo jest na miejscu, krytyczne. Jest bardzo samodzielne. To prawda. Mruknął Zosimow. Mylisz się, bratku. Właśnie samodzielności mu brakuje. Żachnął się Razumichin. Samodzielność tak sama z siebie z nieba nie spada. Zdobywa się ją ciężkim mozołem. A nastu już prawie od dwunastu lat od wszelkiego samodzielnego działania się oducza. Ideę to nawet jeszcze jakieś gdzieś tam się zrodzą. Zwrócił się do Piotra Pietrowiczowa. I pragnienie czynienia dobra jest. Chociaż dziecinne. I uczciwość też się znajdzie. Mimo, że wydrwi groszów namnożyło się co niemiara. Ale samodzielności jak nie ma, tak nie ma. Samodzielność dopiero w powijakach. Nie mogę się z panem zgodzić. Wyraźnie coraz bardziej uradowany zaoponował Piotr Pietrowicz. Oczywiście mamy do czynienia z różnym stopniem zaangażowania i wieloma nieprawidłowościami, ale trzeba być wyrozumiałym. Zaangażowanie świadczy jednak o oddaniu sprawie, a więc o chęci usunięcia owych nieprawidłowości, jakie narosły wokół niej samej. Jeśli dotąd zrobiono mało, to tylko dlatego, że i czasu było niewiele. Nie mówię już o braku środków. Osobiście uważam, jeśli chcecie panowie znać moje zdanie, że nawet co nieco zostało zrobione. Rozpowszechniono przecież nowe pożyteczne idee, napisano pewne nowe pożyteczne utwory, które zastąpiły dawne, marzycielskie i romantyczne. Literatura stała się bardziej dojrzała. Wypleniono i ośmieszono wiele fałszywych przesądów. Krótko mówiąc, — Nie ma już powrotu do przeszłości, od której odcięliśmy się, a to, moim zdaniem, jest już dużo. — W kółko to samo. Aleś pan zarekomendował. — Rzucił nagle Raskolnikow. — Co proszę? — Zapytał Piotr Pietrowicz, niedosłyszawszy, ale odpowiedzi nie otrzymał. — Jest tak, jak pan mówi. — Skwapliwie potwierdził Zasimow. Nieprawdaż? Powiedział Piotr Pietrowicz, z sympatią spoglądając na Zosimowa. Zgodzi się pan. Ciągnął dalej, zwracając się jednak już do razu Michina. W głosie jego zaś wyczuwało się ton pewnego triumfu i niejakiej wyższości, przy czym złapał się na tym, że o mało nie powiedział do niego młodzieńcze. Że istnieje coś takiego jak pomyślność, albo jak się dzisiaj mówi, postęp. Osiągany dzięki nauce czy choćby tylko w imię racji ekonomicznych komunał nie proszę pana to nie jest frazes jeśli mnie na przykład dotychczas mówiono miłuj bliźniego to ja go miłowałem cóż jednak z tego wynikało kontynuował piotr Pietrowicz, może trochę nazbyt rozgorączkowany a no tylko to że rwałem swój kaftan na kawałki i starałem się okryć nimi bliźnich w rezultacie czego Wszyscy byliśmy nadzy, co było ilustracją naszego rosyjskiego przesłowa. Nie złapiesz zająca, jeśli uganiać się będziesz za kilkoma. Nauka zaś powiada, zanim pokochasz innych, musisz najpierw miłować samego siebie, albowiem na tym świecie wszystko się zasadza na trosce o samego siebie. Będziesz kochać samego siebie, to i o interesy własne dbać będziesz należycie i twój kaftan będzie cały. Z racji ekonomicznych zaś dodatkowo wynika, że im więcej będzie w społeczeństwie ludzi dbających o interesy własne, czyli jeśli można się tak wyrazić, o całość swych kaftanów, tym fundamenty tego społeczeństwa będą trwalsze i tym samym wszystkim lepiej się będzie żyło. Oznacza to, że dbając jedynie i wyłącznie o siebie, równocześnie przysparzam dobra wszystkim. I stwarzam warunki do tego, by moi bliźni otrzymywali nieco więcej niż tylko strzępy kaftana. I to nie dzięki szczodrości osób prywatnych, lecz w następstwie ogólnej pomyślności. Myśl prosta, lecz nieszczęśliwie długo nie mogąca pozyskać sobie akceptacji, przegrywająca z egzaltacją i marzycielstwem, a wydawało się, że nie trzeba być kimś szczególnie błyskotliwym, by to pojąć. — Wybaczy pan, ale ja również nie jestem człowiekiem zbyt bystrym. Gwałtownie przerwał mu Michin. I dlatego niech pan przestanie gadać. W rozmowę ty wdałem się, bo miałem w tym pewien określony cel. Natomiast cała ta gadanina, która jest tylko podbijaniem bębenka, to nieustanne powtarzanie absolutnie pustych słów. Gadanie w kółko tego samego do tego stopnia w ciągu ostatnich trzech lat mi obrzydło, że rumienie się ze wstydu, że ktoś może takie rzeczy w ogóle mówić. Pan, oczywiście, chciał nam przedstawić swoje poglądy, co jest pańskim prawem i czego nie mam panu za złe. A przecież chciałem się dowiedzieć tylko, kim pan jest, ponieważ, jak sam pan wie, ostatnimi czasy do sprawy ogólnej doczepiło się wielu różnych kombinatorów, którzy, węsząc w niej własny interes. Całą sprawę zdecydowanie spaskudzili. No, ale dosyć na tym. Szanowny panie, zaczął urażonym tonem imć pan łużyn z jakąś niezwykłą godnością, czy nie chciał pan przypadkiem z właściwą sobie bezceremonialnością powiedzieć, że ja również? Niechże się pan ulituje. Gdzieżbym śmiał? Dość tego, wystarczy. Przerwał mu razu Michin i natychmiast odwrócił się do Zosimowa, by kontynuować przerwaną rozmowę. Piotrowi Pietrowiczowi starczyło jednak rozumu, by dać wiarę jego słowom. Nawiasem mówiąc, zdecydował, że najdalej za dwie minuty stąd wyjdzie. Mam nadzieję, że teraz, gdy już się poznaliśmy, zwrócił się do Raskolnikowa. Znajomość nasza, ze względu na wiadome panu okoliczności, zacieśni się. Życzę panu szybkiego powrotu do zdrowia. Raskolnikow nie raczył nawet odwrócić głowy. Piotr Pietrowicz podniósł się z krzesła. Jestem pewien, że zabił któryś z zastawców. Z całym przekonaniem, mówił Zosimow. To nie ulega wątpliwości. Przytaknął Razumichin. Porfiry nie zdradza się ze swoimi podejrzeniami, ale Zastawców mimo wszystko przesłuchuje. Przesłuchuje Zastawców? Głośno zapytał Raskolnikow. Tak. A bo co? Nic. Tak tylko zapytałem... A jakich znalazł? Zainteresował się Zosimow. Niektórych wskazał Koch, Nazwiska innych umieszczone były na pakiecikach z zastawami, a jeszcze inni sami się zgłosili, gdy tylko się dowiedzieli. Cóż za przebiegła i wprawiona w swym fachu musiała być ta kanalia. Jakaż nieustraszoność, jakież zdecydowanie. A właśnie, że nie! przerwał mu Razumichin. To was wszystkich zbija z tropu. Ja zaś ci mówię, że to ktoś nieśmiały i niewprawiony. Nie ulega też wątpliwości, że na coś takiego poważył się po raz pierwszy. Założenie, że dokonała tego jakaś doświadczona i zręczna kanalia jest czymś zasadniczo błędnym. Jeśli natomiast przyjmiemy, że dokonał tego ktoś niedoświadczony, to może się okazać, że z opresji wyratował go po prostu przypadek. Dlaczegóż bowiem nie założyć, że wszystko to jest zrządzeniem przypadku, od którego niekiedy bardzo wiele zależy. Zastanówcie się panowie. Na ileż trudności, których zapewne nie przewidział, natrafił? Cóż on zrobił? Łapie jakieś rzeczy co najwyżej dziesięcio- rublowej wartości każda i napycha sobie nimi kieszenie. Przetrząsa kufer staruchy. Grzebie w jakiejś szmatach, a tymczasem w górnej szufladzie komody w szkatułce znaleziono później półtora tysiąca rubli w złocie, nie mówiąc o biletach. Nawet obrabować nie potrafił. Jedyne co umiał, to zabić. Powtarzam ci no już całkowicie stracił głowę, a o tym, że się wywinął, nie spryt zdecydował, lecz przypadek. Jak przypuszczam, mówił pan o tym niedawnym zabójstwie staruszki, Zdaje się, wdowy po jakimś urzędniku. Wtrącił się do rozmowy, ale zwracając się wyłącznie do Zosimowa, Piotr Pietrowicz, który stał, trzymając w ręku cylinder i rękawiczki, zamierzał bowiem przed wyjściem rzucić kilka mądrych słów. Najwyraźniej zależało mu, by pozostawić tu po sobie dobre wrażenie, próżność więc wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem. Tak, a pan skąd o tym usłyszał? Jakże mogłem nie słyszeć? Przecież to po sąsiedzku. I wszystkie szczegóły są panu znane? Tego nie mogę powiedzieć. Mnie to zabójstwo interesuje nie tyle ze względu na jego okoliczności, ile w szerszym, jeśli można tak powiedzieć, aspekcie całej sprawy. Nie mówię już o tym, że w ciągu minionych pięciu lat wzrosła ogromnie liczba przestępstw w niższych warstwach społecznych. Nie mówię też o codziennych i nieustannych rabunkach i podpaleniach. Najdziwniejsze jest natomiast dla mnie to, że, równolegle, jeśli można się tak wyrazić, rośnie również liczba przestępstw popełnianych przez osoby należące do klas niższych. Niedawno słyszałem, że gdzieś tam na gościńcu pewien były student napadł na deliżans pocztowy. Gdzie indziej znowu kilku dobrze sytuowanych jegomościów. Pod względem zajmowanej pozycji w społeczeństwie wysoko postawionych zajmowało się podrabianiem pieniędzy. W Moskwie zaś dopiero co ujęto całą szajkę fałszerzy obligacji, ostatniej loterii państwowej. A jednym z jej hersztów okazał się profesor historii powszechnej. A to znowu za granicą zabijają sekretarza jednej z naszych ambasad. Przyczyną są podobno pieniądze. Choć rzecz sama w sobie jest zagadkowa. I jeśli teraz ta staruszka, lichwiarka, zamordowana została przez jednego ze swoich zastawców, to musiał to być ktoś z wyższych sfer. Co do tego nie mam wątpliwości. Bo przecież nie jakiś tam byle chłop, wieśniak przychodził zastawiać do niej precjoza ze złota. W jaki więc sposób wyjaśnić tę potworną demoralizację cywilizowanych warstw naszego społeczeństwa? Przemian ekonomicznych sporo zaszło. Odezwał się Zosimow. W jaki sposób wyjaśnić? Żachnął się znowu Razumichin. Ano absolutnym wykorzenieniem z nas wszelkiej przedsiębiorczości i odwagi. Wyłącznie tym. Jakże to? A tak, bo tak właśnie odpowiedział w Moskwie podczas przesłuchania ten pański profesor. Gdy zapytano go, dlaczego obligacje loteryjne podrabiał... Wszyscy teraz bogacą się rozmaitymi sposobami, to i ja chciałem wzbogacić się jak najszybciej. Może nie przetaczam jego słów dosłownie, ale sens zawiera się w tym, że trzeba jak najwięcej zagarnąć dla siebie. Jak najszybciej i to bez nakładu pracy. Przywykliśmy. Bo wygodnie mieszkać i żyć bez wysiłku. Na cudzy koszt. Przyzwyczailiśmy się do nieróbstwa. I tylko patrzymy pieczone gołąbki same nam do gąb leciały. Nadeszła taka godzina, w której każdy teraz tylko patrzy, jak i gdzie coś nacharabczyć. Gdzież jednak moralność i że tak powiem, zasady? Czym się tak pan przejmuje? Niespodziewanie do rozmowy wtrącił się raskolnikow. Przecież to wszystko wedle pańskiej teorii. Jak to? Wedle mojej teorii? Proszę tylko wyciągnąć odpowiednie wnioski ze swojej oracji, którą nas pan tutaj przed chwilą raczył. To wyjdzie, że ludzi wolno mordować. Jak pan śmie! krzyknął Łóżyn. Nie, to nie jest tak! zaoponował Zosimow. Raskolnikow leżał blady. Górna warga mu drżała. Oddychał ciężko. Wszystko ma swoje granice. Wniosłem głosem, mówił Daliuszyn. Przedstawianie pewnych idei z zakresu ekonomii to nie jest jeszcze zachęta do zabijania ludzi, jeśli pan tak uważa. Czy prawdą jest, że pan... Nagle Raskolnikow znowu mu przerwał, odezwawszy się załamującym z wściekłości głosem, w którym można było wyczuć nieskrywaną radość, że jeszcze bardziej dotknie gościa. A więc... Czy rzeczywiście powiedział pan swojej narzeczonej, dokładnie w tej samej chwili, w której przyjęła pańskie oświadczyny, że najbardziej cieszy pana jej nędza, ponieważ najlepiej jest brać sobie za żonę pannę biedną, by później mieć nad nią władzę i cały czas przypominać jej tak bardzo powinna być panu wdzięczna. A więc czy to prawda? Szanowny panie. Gniewnie zawołał Łóżyn, wyraźnie rozdrażniony. Ogromnie skonsternowany i z trudem powstrzymujący się, by nie wybuchnąć. Szanowny panie, jak można tak wypaczyć moją myśl? Wybaczy pan, ale muszę panu powiedzieć, że wieści, jakie do pana dotarły, albo lepiej powiedziawszy, zostały panu narzucone, pozbawione są nawet cienia zdrowego rozsądku. I ja mogę tylko przypuszczać, kto. Krótko mówiąc, wypuścił te strzały. Że osobą tą jest pańska matka. Ona i bez tego wydawało mi się przy wszystkich swoich wspaniałych zaletach osobą nieco egzaltowaną, o romantycznym sposobie myślenia. Mimo wszystko, jednak, daleki byłem od przypuszczenia, że mogła tak zrozumieć moje słowa i przedstawić wszystko w sposób tak bardzo. Zniekształcony przez własną fantazję. I wreszcie, wreszcie... Musi pan wiedzieć! Wrzasnął Raskolnikow, unosząc głowę z poduszki i uporczywie wpatrując się w niego swoimi roziskrzonymi oczyma. Musi pan wiedzieć! Ale co mam wiedzieć? Łużyn przerwał i wyczekiwał obrażony z wyzywającą miną. Na kilka sekund zaległa cisza. A to, że jeśli pan jeszcze raz ośmieli się choć jednym słowem zniesławić moją matkę, to zrzucę pana ze schodów. Co z tobą? Zawołał Razumichin. A więc to tak? Urzęm zbladł i zagryzł wargi. Niech pan teraz mnie posłucha. Zaczął ciężko dysząc, ważąc słowa, z trudem panując nad sobą. Od razu, od pierwszej chwili czułem wrogość wobec mnie i specjalnie zostałem tu nieco dłużej, by dowiedzieć się, skąd ona się bierze. Wiele mógłbym wybaczyć choremu, który będzie moim powinowatym. Ale panu, teraz, po tym, co pan powiedział, nigdy nie jestem chory, zawołał Raskolnikow. Tym gorzej. Wynoś się do czarta. Ale użyn, nie dokończywszy zdania, sam zaczął przeciskać się między stołem a krzesłem. Razem Michin tym razem wstał, aby zrobić mu miejsce, nie patrząc na nikogo i nawet nie skinąwszy głową Zosimowowi, który od dawna już dawał mu znaki, by zostawił chorego w spokoju. Użyn wyszedł, unosząc na wysokość ramienia swój cylinder by nie otarł się o podłogę, gdy przechodził przez drzwi. I nawet jego zgarbione plecy zdawały się mówić, że doznał tu straszliwej zniewagi. — Jak mogłeś? Jak mogłeś w ten sposób? — powtarzał skonsternowany razumichin kręcąc głową. — Zostawcie mnie w spokoju. Dajcie mi wszyscy spokój. W przypływie furii krzyknął Raskolnikow — Dajcie mi wreszcie święty spokój. Nie dręczcie mnie dłużej. Nie boję się was. Teraz już się nie boję nikogo. Nikogo. Przeć stąd. Chcę być sam. Tylko sam. Wyłącznie sam. Wynosimy się stąd. Powiedział Zosimow, spojrzawszy na Razumichina. Zlituj się. Przecież nie sposób go tak zostawić. Wynosimy się. Powtórzył Zosimow i wyszedł. Zanim wybiegł Razumihin. Mogło być jeszcze gorzej, gdybyśmy go nie usłuchali. Powiedział Zosimow już na schodach. Nie wolno go teraz denerwować. Ale jak mu pomóc? Tu konieczny jest jakiś zbawienny impuls. Oto czego mu trzeba. Przecież jeszcze tu przed chwilą jakby nabierał w sił. Wiesz... Jemu coś rozum mąci, coś ciężkiego, udręczającego. To mnie najbardziej martwi. Jestem pewien, że tak jest. A może powodem jest właśnie ten jego jegomość, Piotr Pietrowicz, czy jak mu tam, sądząc z rozmowy, żeni się z jego siostrą, a Rodia tuż przed swoją chorobą list w tej sprawie otrzymał. Może i tak. Sam czart go tutaj teraz przyniósł. Możliwe, że to perspektywa tej wizyty tak niekorzystnie na niego wpłynęła. Ciekawe jednak, że na wszystko jest zobojętniały. Wszystko zbywa milczeniem, poza jednym punktem, który wręcz wyprowadza go z równowagi. Tym punktem jest owo zabójstwo. Tak, tak, pochwycił razu Michin. Zauważyłem, Trudno tego nie dostrzec. Interesuje się tym zabójstwem, a równocześnie czegoś się boi. Musieli go tam na policji w dniu, w którym zachorował. Dobrze nastraszyć. Przecież aż zemdlał. Szczegółowo mi wszystko opowiesz wieczorem, a ja ci też coś wyjaśnię. Interesuje mnie on i to bardzo. Za jakieś pół godziny wrócę zobaczyć, jak się czuje. Zapalenia płuc na pewno nie dostanie. A ja tymczasem zaczekam u paszenki i co jakiś czas posyłać będę po Nastazję, która o wszystkim będzie mnie informować. Po wyjściu Raskolnikow z wyraźnym zniecierpliwieniem i niechęcią spojrzał na Nastazję. Ta jednak wcale nie zamierzała wyjść. Herbaty się napijesz? zapytała. Później. Chce mi się spać. Zostaw mi samego. Drżąc cały, odwrócił się do ściany. Nastazja wyszła.